Okej, dzisiaj sobie porozmawiamy również o sylwetce podczas kręcenia jakichkolwiek salt, śrub, jakichkolwiek elementów. Bardzo ważne jest to, że kiedy wykonujemy jakikolwiek element, musimy trzymać naszą sylwetkę. Innymi słowy, powinniśmy cały czas kontrolować nasz ruch napiętymi mięśniami. Kiedy musimy trzymać tą sylwetkę, w którym momencie? Przez cały lot. Przez cały lot i najważniejsze, w ruchach napinamy się już przed skokiem. Czyli jak sobie skaczemy? Skaczemy sobie góra-dół, to już nasza sylwetka jest spięta, już dłonie, stopy ładnie pracują. Kor nie jest luźny, nie rzucamy sobie tutaj bebechami, tylko trzymamy ładnie wszystko spięte, prościutko i naszymi dłoniami, stopami wyskakujemy sobie ładnie do góry. Z takim setem możemy sobie śmiało wchodzić w jakiekolwiek elementy i na trampolinie i przede wszystkim na spring floorze. Zobaczcie, jakiekolwiek wejścia robimy, jakiekolwiek naskoki, nie rozluźniamy się w ogóle. Przy wejściu do korka, do gainera, to wszystko jest ładnie napięte. Przy wejściu do fronta, wszystko ładnie napięte. Do aerial twista to samo. Tak samo jest jak na ziemi. Jak sobie wchodzimy na ziemi w pivota, w jakiekolwiek kopnięcia i tak dalej, już przed samym wejściem do ruchu spinamy sobie, łapiemy sobie sylwetkę. Ważne jest to, że my chcemy te ruchy bardziej gibko, szybko prowadzić. Jest mega różnica między tym, kiedy wchodzimy w ruch i po prostu spinamy z całej siły mięśnie, tak jakbyśmy chcieli podnieść 300 kg, a tym, że po prostu będziemy robić je szybko, dynamicznie i dlatego trzymamy mięśnie. To jest tak, jakbyśmy chcieli właśnie różnica między sprintem a podnoszeniem po prostu 300 kg. Jest mega diametralna różnica, zupełnie inaczej mięśnie pracują i zupełnie inaczej się zachowują w locie. My chcemy robić sprint, my chcemy wchodzić sprintem, my chcemy sprintem naskakiwać oczywiście do każdych ruchów, szczególnie na ziemi właśnie. Jak robimy jakieś pivoty, j-stepy, wejścia do gainerów, korków, to my nie robimy tego bardzo powoli, różnymi mięśniami i potem sobie naskakujemy w ruch, tylko to jest spięte. My od razu startujemy sprintem i przyspieszamy z każdą próbą. Ale o tym oczywiście będę wam mówił w osobnym filmie poświęconym właśnie samym tym wejściom. Więc jak wchodzicie w salto, to staramy się trzymać przed skokiem nasze mięśnie napięte. W trakcie skoku, w trakcie wbijania, w trakcie lotu, jak lądujemy, jak wylądowaliśmy na nogi ruch, zrobiliśmy go, dopiero możemy wtedy się rozluźnić. Ważne jest też to, że jak sobie skaczecie na trampolinie, to nie łapcie tego nawyku, że dobra, tutaj jest trochę lżej, to będę też się bardziej rozluźniał, albo też mogę sobie dokręcić ten ruch, bo trampolina wszystko zrobi za mnie. Nie, tutaj musimy przypilnować tego, że nasze ciało zawsze jest spięte, a wszystkie ruchy robimy na 120%. To jest bardzo ważne, bo tutaj pracujemy nad nawykiem, pracujemy nad tym, żeby nasze ciało zawsze ładnie trzymało sylwetkę i zawsze do samego końca prowadziło ruch na spiętej sylwetce. Trzymając sylwetkę, do samego końca dokręcamy to wszystko. Nie robimy tak, że na sam koniec tego ruchu puszczamy go, rozluźniamy, bo mamy dużo góry. Chcemy go do samego końca prowadzić, nieważne jak wysoko robimy. Dobrym sposobem na to oraz na nauczenie się powoli przenosić rzeczy na glebę jest po prostu robienie sobie salt z miejsca albo z jednego naskoku. Przez co mamy znacznie niżej robimy ruch, łatwiej nam jest poczuć w ogóle przede wszystkim rotację, ale o tym też wam opowiem w osobnym filmie. Reasumując, trzymamy sylwetkę przez cały lot. I pamiętajcie o tym, w każdym triku i każdy trik robimy na 120%. Jeśli chodzi o skupienie, wykonanie, estetykę, zawsze staram się tego pilnować.